Fascynuje mnie jeden temat. Dlaczego my, agenci, nie pracujemy w sposób systematyczny? No ale tak w sumie zastanawiając się, jesteśmy w połowie listopada, zaraz są święta, więc właściwie wszyscy przygotowują się do świąt, to po co pracować? Potem są święta, więc w czasie świąt klienci zdecydowanie się nie będą spotykać, a między świętami, a Nowym Rokiem tym bardziej, bo przecież szykujemy się do zabawy sylwestrowej. Jak wiemy, we wszystkich korporacjach i we wszystkich firmach na początku stycznia się nie pracuje. Bo po co? Potem mamy ferie. To wszyscy wyjeżdżają na ferie i też nie pracują. Po feriach przygotowujemy się do świąt. Po świętach mamy dwa długie weekendy. Jeden w maju, jeden w czerwcu. A potem dwa miesiące wakacji. W czasie wakacji naprawdę nikt nie pracuje. Nikt nie chce sprzedawać nieruchomości, nikt nie chce się spotykać z agentami. Potem przychodzi wrzesień, to jest nowy rok szkolny. No to trzeba przygotować książki, zeszyty i parę innych rzeczy. A potem mamy wszystkich świętych, jesteśmy w połowie listopada. Jak do tego jeszcze dodamy jakieś uroczystości rodzinne, urodziny, imieniny, pogrzeby też są. I do tego jeszcze dodamy to, że czasami mamy katar albo kaszel i wtedy też nie pracujemy, bo jesteśmy ciężko chorzy. To ile nam tygodni zostaje na pracę? Jeżeli chcesz o tym porozmawiać, jeżeli myślisz, że tak jednak nie powinno być, to zapraszam Cię serdecznie na kawę do Remax Smart, do naszego biura.